Podziel się życiem to akcja społeczna i cykl rozmów na temat transplantologii. Moimi gośćmi są Magdalena i Mirosław Kudlik. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Pan Mirosław to ojciec Pani Magdaleny. Tak. Pani Magdalena to córka Pana Mirosława. Tak. Co jest logiczne oczywiście. I są Państwo przykładem przeszczepu. Zazwyczaj słyszy się o tym, że to rodzic oddaje na przykład nerkę swojemu dziecku, a w tym przypadku było na odwrót, to pani Magda przekazała swoją zdrową nerkę panu Mirosławowi. Może dowiedzmy się najpierw, jak to było, że pan się w ogóle dowiedział, że będzie pan potrzebował przeszczepu? Znaczy zaczęło się to w ogóle w 1994 roku, kiedy stwierdzono u mnie chorobę niewydolności nerek i rozpocząłem leczenie. Trwało ono dosyć długo. Różne fazy przechodziłem. Rozumiem, dializy już były dobrze? Nie, dializy były pod sam koniec. Mhm. Dializy trwały dosyć krótko, bo tylko 2 miesiące, ale to tuż przed przeszczepem. Jakoś miałem szczęście, że nie musiałem być dializowany. No, dosyć dużo wizyt w szpitalach. W miarę, jeśli można powiedzieć o chorobie, ona była dosyć stabilna przez dłuższy czas. Po drobnym przeziębieniu, które okazało się takie dosyć brzemienne w skutkach, choroba zaczęła gwałtownie przyspieszać i nerki zaczynały coraz słabiej pracować, no i powoli. Właściwie nie powoli, tylko coraz szybciej doszło do takiego momentu, kiedy musiałem. Lekarz mi powiedział, że niestety czeka pana przeszczep, bo najpierw dializy, a później przeszczep. Jak pan przyjął tę informację? No, ja przygotowywałem się do tego dosyć długo, ale to zawsze nie najlepiej się przyjmuje. No, nie wiadomo, jak to życie będzie wyglądało z dializami, później ewentualnie po przeszczepie. Też nie wiedzieliśmy, jak długo tata będzie czekał na przeszczep, bo wtedy to chyba było około 1,5 do 2 lat. Tak, oczekiwanie. Taki był termin oczekiwania na przeszczep od dawcy zmarłego. A pani jak się dowiedziała, że tata potrzebuje przeszczepu? My mieszkaliśmy razem wtedy, wszyscy razem, więc wiedzieliśmy, że choroba postępuje. Też nauczyliśmy się w jakiś sposób żyć już z chorobą taty. Przyzwyczailiśmy się do tego, bo to trwało jakieś 16-17 lat. Więc jakby wiedzieliśmy, co będzie konsekwencją tej choroby. I po prostu któregoś razu tata przyszedł, powiedział, że jest już po badaniach, po wizycie u lekarza i że rozpocznie testy do kwalifikacji do przeszczepu. Że to już jest ten czas. Ale ty byłeś pozytywnie nastawiony. Miałeś bardzo dobrego lekarza, który też tatę psychicznie dobrze nastawiał. I mówi, że absolutnie tutaj będą dializy, bo tata zastanawiał się nad dializami takimi domowymi. Mhm. A lekarz mówi, panie Mirku, nie zgadzamy się na takie dializy, bo pan jest do przeszczepu. Do przeszczepu, więc tutaj nie będziemy ryzykować stanów zapalnych czy czegokolwiek, co wpłynie, pogorszy jakość tego życia, bo tata jest do przeszczepu. To był ten dzień. Panie Mirosławie, jak wygląda ta procedura? Czy pan się dowiaduje najpierw, że musi pan mieć przeszczep? Lekarz ogląda pana badania, wyniki wszystkie mówi, potrzebujemy przeszczepu i rozpoczyna się ta procedura przystąpienia, jakby ustawienia się w kolejce, tak? Jak rozumiem? Tak, to dostaliśmy. Znaczy miałem zgłosić się do szpitala na Lindleya, do dr Gozdowskiej. Bo na Lindleya były dokonywane przeszczepy i są w dalszym ciągu. Tam w szpitalu Dzieciątka Jezus. I tam miałem być wpisany na listę i oczekiwać. Zgłoszenie miało się odbyć do transplantu. Do poltransplantu. I czekanie. W międzyczasie badania. No i czekanie. Też, i czekanie. I wiedział po rozmowie z doktorem... Przepraszam, a wiedział pan, ile osób jest już w kolejce? Mniej więcej się orientowałem. Tylko, że wie pan, to wynika też od stanu zdrowia oczekującego.
Ja dosyć dobrze się czułem. Ja mogłem pić płyny, one trochę przelatywały, można tak powiedzieć, przeze mnie, ale piłem. Nie byłem w takim stanie jak wielu chorych, którzy mają ograniczone ilości spożywanych płynów i różnych rzeczy. Czasami no, trzeba przyznać, że przesadzałem. Większe ograniczenia żywieniowe. Tak, no, że przesadzałem z niektórymi rzeczami, ale no, takie jest życie. No, człowiek nie jest doskonały. I raz doktor Smoszna, bo to w szpitalu wojskowym leczyłem się na oddziale nefrologii. I takim lekarzem prowadzącym był doktor Smoszna, wspaniały człowiek. Po wizytach u niego, ja, mimo że kreatynina była coraz wyższa, ja po każdej wizycie od niego wychodziłem jak skowronek, pełen euforii, takiej ochoty do życia. No wiadomo, później znowu w dół, znowu psychicznie trochę się człowiek podłamywał, kolejna wizyta u niego, znowu było lepiej. A jak to się stało? Tak to czekaliśmy. W którym momencie zapadła decyzja, że to pani będzie dawcą? W ogóle jak do tego doszło? To była wcześniej, to była rozmowa z doktorem Smoszną. Panie Mirku, proszę się przygotować. Jak w rodzinie ktoś, czy sprawdzimy. Tak, i tata przyszedł do domu wtedy tak. I powiedział, że teraz będzie miał dializę, ale ogólnie, że jest do przeszczepu. I zawsze to powtarzam, że siedzieliśmy wtedy wszyscy w kuchni i każdy mówił, no dobrze, no to my ci oddamy tą nerkę. W sensie no. I mama, i mój brat, i ja jak najbardziej, każdy z nas zadeklarował, że tak, no ktoś z nas ci odda, że to było takie oczywiste. A jak pan usłyszał, przepraszam, bo to był... Sam mam dwoje dzieci i wyobrażam sobie, że gdybym potrzebował przeszczepu i usłyszał, że dziecko chce mi oddać narząd, to pewnie pierwsza myśl byłaby taka, nigdy w życiu. Też pan tak miał? Ja w ogóle nie odpowiedziałem. To jest jedna rzecz, że po prostu mnie to wszystko zablokowało. Do dnia dzisiejszego, jak wspominam o tym i mówię o tym, to emocje ogromnie grają we mnie. Trudno jest mi na ten temat mówić i wtedy też niewiele powiedziałem. Naprawdę niewiele powiedziałem. Wiedziałem, że oni wszyscy chcą mi przekazać tą nerkę. Wiedziałem, że żona nie jest, grupa krwi się nie zgadza i wtedy jeszcze nie było tych przeszczepów krzyżowych, dopiero gdzieś mowa o tym. A ja wiedziałam, że mam taką grupę krwi jak tata. Tak, Magda wiedziała, bo ona robiła sobie w studium medycznym robiliśmy testy i tak w ramach praktyk. I ja mówię, nie, no mamy tą samą grupę. Ja mówię, tato, no to ja ci ją oddam. No jakby to nie ulegało żadnej wątpliwości wtedy. I jaka jest dalej procedura? Pani jest gotowa oddać nerkę. Tak. I co się dzieje dalej? Zgłosiliśmy się z tatą do pani doktor Gozdowskiej, do naszego lekarza, nefrologa, który koordynował nasz przeszczep. Pani doktor, to potem była seria badań wszelkich. Pierwsza to była próba zgodności tkankowej, czy jesteśmy z tatą zgodni, czy faktycznie mogę mu oddać tą nerkę. Później to był szereg badań, które sprawdzały wydolność moich nerek i ogólnie jego całego organizmu, bo wiem, że to była tomografia komputerowa, scintygrafia nerek. Rozumiem, że sprawdzano, czy pani organizm bez tej jednej nerki sobie poradzi. To też i czy te nerki są dobre na tyle, żeby mogły zostać przeszczepione. Jedna z nich, żeby mogła zostać przeszczepiona. Badanie zgodności tkankowej. Tak, to trwało, chwilkę trwało, bo to pamiętam, że to był chyba maj albo kwiecień, jakoś tak. No. A w sumie dopiero przeszczep był w grudniu. Czyli ponad pół roku. Tak, ale to w międzyczasie były wakacje, więc to tak bardzo powoli, ale jakby każde to badanie zbliżało nas do przeszczepu. A ja w październiku rozpocząłem dializę. Tak. 2 miesiące przed. Czy mieliście opiekę, no bo jedna strona to jest ta taka czysto medyczno-chirurgiczna, prawda? Gdzie potrzebne są wyniki badań, żeby wiedzieć, jak organizm funkcjonuje. Chirurg, pewnie anestezjolog się z wami spotyka, opowiada wam to pewnie już przed samym zabiegiem. Przed samym zabiegiem. Natomiast ciekawi mnie, czy ten okres ponad pół roku jakby dojścia do samego zabiegu, czy mogliście liczyć na jakąś opiekę psychologiczną, psychiatryczną, jakieś wsparcie? W moim przypadku
przypadku ja miałam rozmowę z psychologiem, żeby jakby ocenić, ja miałam 25 lat, więc żeby ocenić, czy tutaj nie ma wpływu taty, czy to nie jest wymuszone, czy mam stabilne życie emocjonalne. Ja wtedy studiowałam, byłam przed obroną pracy magisterskiej. I pracowałam, tak. Więc i byłam gotowa. Jakby tutaj psycholog nie miała żadnych uwag. Do takiego mojego stanu i świadomości tego, że co robię i na co jestem zdecydowana. Nie miała pani ani przez chwilę zwątpienia? Znaczy takiego, a może jednak to nie jest najlepszy pomysł? Nie miałam. Ja już nawet tego chciałam, nawet śmiałyśmy się z mamą, że kurczę, że to na pewno się nie wydarzy w tym roku, bo to był już grudzień i że pewnie już nie ma, skończyły się tutaj limity. Pieniądze w służbie zdrowia Tak, więc tak nie do końca wiedzieliśmy, na jaki termin mamy się przyszykować. Czyli raczej szykowała się pani jeszcze na Sylwestra Hucznego. Jeszcze tak. Natomiast tak, pani doktor Gostowska zadzwoniła na początku grudnia. I powiedziała pani Magdę, że zapraszamy jutro na próbę krzyżową, jeszcze z tatą, jak wszystko będzie dobrze, to w poniedziałek, w piątek. A co znaczy próba krzyżowa? To jest ta próba zgodności tkankowej, już taka ostateczna. Jak wszystko będzie dobrze, zapraszamy w piątek do szpitala, w poniedziałek przeszczepienie. I ja byłam w szoku, bo ja mówię, pani doktor, ale w który poniedziałek? I ona mówi, no teraz pani Magdo, 6 grudnia. Zapraszamy. No i co? Ja byłam w szoku, próbowałam zadzwonić do taty, do mamy, nikt nie odbierał, ja byłam w pracy, ja już w ogóle nie umiałam się skupić i potem tylko pierwsza myśl, myślałam, że rany, że nie jestem przygotowana na pójście do szpitala, no nikt nie trzyma sobie pod łóżkiem torby na wypadek szpitala. Chociaż właściwie państwo powinni. Pewnie tak, ale zupełnie się tego nie spodziewaliśmy. Ja już byłem przygotowany, bo był taki okres, że co miesiąc byłem w szpitalu, bo brałem specjalne leki i tak dalej, także byłem w jakiejś tam procedurze jednej, drugiej. No, także tam spakowanie się do szpitala dla mnie nie było wielkim problemem. No, tak. Magdy. Dla mnie tak. No, i przyjeżdżacie i rozumiem, są robione badania, tak? Mhm. Jest w piątek. Tak, i już zostajemy na noc, na cały weekend w szpitalu. Mamy rozmowę z doktorem, z profesorem, który operował mnie, bo tata operował inny zespół. Tak, no, operował... profesor Kwiatkowski, profesor Chmura. I już, jakby pan profesor dokładnie nam wszystko opisał, opowiedział, co się będzie z nami działo, mniej więcej ile to będzie trwało, więc to tutaj wiedzieliśmy wszystko. No i nadszedł poniedziałek. No. Jak się, też miałem operację, więc wiem, że człowiek o różnych rzeczach myśli przed zabiegiem. Państwo o czym myśleli? Ja tylko myślałam o tym, żeby się udało i żeby ta nerka się przejęła. Myślę, że to było to. I właśnie nawet teraz nie pamiętam nawet, czy się bałam. No, chyba nie. No. Może trochę tak, bo wiadomo, człowiek nie wie, czego się spodziewać. Wie, że to jest operacja. Natomiast pamiętam, że i na sali samej już operacyjnej była bardzo sympatyczna atmosfera. Tak. I niewiele pamiętam więcej poza tylko maską tlenową. No wiadomo, później już nic nie pamiętam. I potem już nic, obudziłam się na łóżku, ale to też mi chwilę zajęło. A pana myśli przed zabiegiem? Nie, no ja byłem pełen nadziei, że wszystko będzie dobrze i lekarze... Od początku zetknąłem się z super lekarzami, którzy mnie prowadzili i byłem, no, nie miałem żadnych wątpliwości, że operacja się nie powiedzie. Byłem pewien, że będzie dobrze. I tata czuł się bardzo dobrze. Ja się czułem bardzo dobrze. Ja na salę operacyjną pojechałem przeszczęśliwy. Byłem gdzieś pół godziny po Magdzie, bo ona już także ona miała zabieg już przeprowadzony w trakcie, kiedy ja dopiero zjeżdżałem na dół, byłem przygotowywany do zabiegu. Czyli można powiedzieć, że nerka już na pana czekała? No, została przełożona z Magdy do mnie. Bo to były sale obok. No właśnie chciałem zapytać, wiem, że to takie szczegóły techniczne, ale swoją drogą ciekawe. Rozumiem, że to są gdzieś sale obok siebie, tak? Tak, operacyjne. Dwie sale operacyjne, jedna obok drugiej. I rozumiem, że kończy się zabieg pani Magdy, pana się zaczyna, jest wycięcie tej nerki, przeniesienie do sali obok.
I szczepień. I przeszczep. No tak. I z tego, co później się dowiedziałem, co doktor Kwiatkowski, profesor Kwiatkowski opowiadał, no to, że ona momentalnie zaczęła pracować. Także no ja przebudziłem się na chwilę, potem dosyć długo czekałem, bo była awaria windy. Tak. Mama czekała na górze. Ja nie przyjeżdżałem, nie byłem przywożony na salę, bo razem byliśmy na tej samej sali. Nie byliśmy gdzieś oddzielnie, tylko na jednej sali we dwoje. No, uczucie cudowne, jak mi potem pielęgniarki czy lekarze mówili, że ten worek na mocz wypełnia się i cały czas ten mocz płynie. I kreatynina po pewnym czasie spada i to wszystko, no to kosmos. Co pani pomyślała, jak się obudziła w operacji? Ja zauważyłam tylko, że tata jest obok. Ja też miałam dosyć dużą dawkę znieczulenia i to trochę przyćmiło na początku moje zmysły. Natomiast jak później przyszedł anestezjolog, zmniejszyli mi to znieczulenie. To mówię, dobra, tata jest obok. I jakby ja to pamiętam, że to jest dosyć charakterystyczne dla osób z niewydolnością nerek, ich kolor skóry, bo przez to zatrucie, on jest taki żółto-szary. No. To jest taki naprawdę bardzo charakterystyczny kolor i ja mówię, o rany. Ja mówię, tata wygląda tak rzeźko. Tak, z tego, co tak mniej więcej pamiętam, to mówię, okej. Okay. I tata już czytał gazetę, czytał książkę, chyba miał nawet laptopa, a ja dochodziłam do siebie. No i tak jak mówili lekarze, że osoba, która przyjmuje nerkę, no nic jest nie czuje, nic jej nie dolega, po prostu ozdrowiała natychmiast. Natomiast osoba oddająca, no trochę cierpi. Cierpi w takim sensie, że wydaje mi się, że ja też jakby nie miałam nigdy operacji, więc nie wiedziałam, jakiego bólu się spodziewać przede wszystkim. Sama może tutaj pobyt w szpitalu, to był stres. Tak. Ja pamiętam, wtedy przychodziły, nie byłam przyzwyczajona na przykład do tego, żebym wypijała odpowiednią ilość płynów. I przychodziły do mnie panie pielęgniarki, pytały, pani Magdo, ile pani dzisiaj wypiła? Ja wiem, że w sumie to nawet nie wiem. Tak, no ale ile? Kubek, dwa kubki wody, soku, czegokolwiek. Mówię, że nie wiem, nie pamiętam. No chyba dwa i tak zupełnie. I wlewało więcej jeszcze. Tak. A poza tym w każdym momencie, jak już człowiek znalazł sobie już miejsce na tym łóżku, które względnie ta rana pooperacyjna nie bolała, no to wtedy już przyszedł ten moment, ja mówię, o rany, dobra, trzeba wstać i iść do toalety, bo to jednak i kroplówki i wszystko, które miałam podpięte, to jednak działało, robiło swoje. Natomiast ja się cieszyłam, że tata jest obok i jest blisko, i była mama, był mój brat. Wpadły koleżanki, w którejś już pamiętam dobie po tej operacji, żeby zobaczyć, czy się dobrze czuję. I w piątej dobie wyszłam do domu. No potem jeszcze brat z ojcem przyjechali, mój brat z ojcem, także tych wizyt było. I było super, no. A pierwsze słowa do córki po operacji, pamięta pan? Jak nas przywieźli, to myśmy tylko się za dłonie chwycili. Ja tego nie pamiętam, ale tak podobno było. Ja pamiętam, że no ona była trochę w takim matriksie lekkim po tych znieczuleniu, także tylko wyciągnąłem rękę do niej. I tam wtedy personel, zbliżcie łóżka, bo oni się chcą razem i tak. Przepraszam, ale... Znaczy, no trudno się dziwić pana wzruszeniu, bo to jest coś wyjątkowego, dar życia. Tak, więc... oj tak. To jest niesamowite. Jak się pan czuje, wiedząc, że część pana córki jest panu? Wspaniale. No to jest... Ja przepraszam, ale te emocje, mimo że to już prawie 12 lat, to trudno mi jest o tym mówić, bo taki dar, tak wspaniały. Nie. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że tata ma takie normalne życie, bez dializ, bo na pewno też dalibyśmy sobie radę i z dializami, i ze wszystkim, natomiast komfort tego życia, jakość tego życia, to, że
nie jest przypięty do żadnej aparatury, do dializatora, nie wiem, czy to tak, jest no. to urządzenie, że mogą jechać do znajomych i nic go tutaj nie blokuje. No. Chciałbym też tak się dowiedzieć, jak wygląda po przeszczepie, bo wiadomo, że pan to musiał brać odpowiednie środki, żeby przeszczep nie został odrzucony. No i, cały i, to, czas i, to, i to tak mniej więcej wiadomo, chociaż za chwilę też o to pana spytam. A gdy ma się pobrany organ, czyli nerkę, czy pani musiała jakoś zmienić swoje życie, specjalne leki i tak dalej? Nie biorę żadnych leków i praktycznie, znaczy normalne życie, prowadzę normalne życie. Oczywiście, wiadomo, staram się dbać o swoje zdrowie na tyle, na ile jestem w stanie. Badam się regularnie, bo to też jakby mamy, raz do roku mam wizytę kontrolną u pani doktor Gozdowskiej, u naszego nefrologa. Mam pełen zakres badań, więc ewentualna tutaj choroba lub cokolwiek, co się dzieje w moim organizmie, jest wykrywane na tyle szybko, że jesteśmy w stanie szybciutko zareagować. Staram się pić dużo wody, prowadzę aktywny tryb życia, staram się odżywiać zdrowo. No, nic, co inni ludzie, czego inni ludzie nie mogliby robić. Więc żyje pani zupełnie normalnie, z jedną normalnie. Nerką. Tak. Mhm. A pana życie jak wygląda, panie Mirosławie? Czy panu coś, ma pan coś zabronione? Musi pan jakoś przestrzegać? Nie wolno mi za dużo dźwigać. Mhm. A tak mogę prowadzić normalne życie. Bez chodzę po górach, jak tylko jest możliwość, wyjeżdżam nad morze, pływam, na rowerze jeżdżę. Nie ma. No, jest stowarzyszenie sportowe osób po przeszczepie, także ludzie normalnie żyją. Mhm. Normalnie żyją, pracują. Tak, to jest fantastyczne, aktywni, że nie są przywiązani do dializatorów, do innych, czy nie wymieniają sobie płynu otrzewnowego tam co jakiś czas w domu, czy w miejscu pracy. Po prostu życie, komfort życia po przeszczepie jest prawie taki sam, jak życie normalnego człowieka. Mhm. Tylko trzeba pamiętać o tabletkach. Tak, trzeba pamiętać. Niektóre osoby się przekonały, że odrzucenie albo gdzieś tam będę lepiej wiem niż lekarz. Nie? Przestanę brać. Przestanę brać, bo trochę, bo to zależy. Nie? Ja akurat mamy bardzo dużą zgodność, więc ja nie muszę brać dużych dawek, na przykład N-kortonu, ale osoby, które mają organ wszczepiony od dawcy zmarłego, tam nie ma szczegółowych jakichś takich badań. No, no to wszystko czasami, zależy od... Ale to wszystko zależy od organizmu. No i po tym N-kortonie trochę więcej wody zostaje, troszkę inna jest. Ale to jest nic. To po prostu w ogóle o tym nie trzeba myśleć, bo to jest zupełnie inne życie. No. No. Jak byście państwo namówili innych do tego, aby podzielili się życiem? Znaczy, jak przekonać żywych, żeby też decydowali się na to, aby pomóc komuś i dać swój organ? Ja myślę, że to jest ogromny dar. W sensie życie. Bo to jest życie, którego jakby komfort jest dalej zachowany. To są nadal ogromne więzi rodzinne. I przypuszczam, że no, jeżeli w kimkolwiek gdzieś kiełkuje taka malutka myśl, że może to mógłbym być ja, to warto sprawdzić, naprawdę, bo jak się widzi później osobę zdrową, my się przyzwyczailiśmy do tej choroby, ale to nie znaczy, że chcieliśmy z nią żyć na zawsze. A wydaje mi się, że teraz ten przeszczep pokonał chorobę, tata żyje, jest aktywny i jeżeli ktoś widzi w tym jakąś malutką szansę, taką iskierkę nadziei na to, że jego bliska osoba, rodzic, dziecko, brat, siostra mają tą szansę, to warto iść za tym. A pan, panie Mirosławie, przesłanie od pana? Nie należy się bać, bo Magda zetknęła się z osobą, która się zastanawiała, z matką, która się zastanawiała, czy oddać córce nerkę, bo może dostanie po osobie zmarłej
No nie należy się nad tym zastanawiać. Jeśli tylko ta myśl, tak jak Magda powiedziała, kiełkuje, to nie wolno jej odrzucić, trzeba ją rozwijać. Bo to jest fantastyczne. Bo życie jest fantastyczne. Bardzo wam dziękuję za to, że podzieliliście się swoją historią tak szczerze. Podzieliliście się życiem, bo to jest właśnie cykl rozmów o transplantologii, o przeszczepach i akcja społeczna. Podziel się życiem. Magdalena i Mirosław Kudlik. Ojciec i córka. Córka i ojciec. Wspaniała historia. Bardzo wam gratuluję. Dziękuję. I dziękuję za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.